Do grona jubilatów dołącza kolejna grupa aktywnych mieszkańców regionu, która od 20 lat działa na rzecz osób potrzebujących codziennego wsparcia. Mowa o tej grupie, która na co dzień tworzy niezwykłą wartość Stowarzyszenia Jesteśmy Razem Centrum Barka w Górowie Ławeckim. Jubileusz był okazją do podkreślenia zasług, ale też praktyk odczarowywania trudnej codzienności podopiecznych stowarzyszenia. Mimo że początki nigdy nie są łatwe, a już z pewnością w obszarze ciągłości niesienia pomocy osobom potrzebującym, nie poddali się. Określony cel systematycznie realizowali, uzupełniając go o kolejne obszary, w których można spełniać się na płaszczyźnie niesienia dobra. Mowa o ambitnych planach, ale dziś też i sukcesach członków Stowarzyszenia Jesteśmy Razem Centrum Barka, którzy pod swe skrzydła wzięli osoby potrzebujące, ofiarując im wsparcie, pomoc, wiedzę i takie zwykłe odczarowywanie codzienności. Niezmiennie trwa to już 20 lat, o czym przypomniał wspólnie z wieloma gośćmi obchodzony jubileusz, podczas którego nie można było pominąć tego wyjątkowego początku. Oprócz marzeń, śmiałych pomysłów i dobrych intencji nie mieliśmy nic, a więc pozostało nam już tylko zbudować fabrykę. Fabrykę pomocy ludziom potrzebującym. I ona tu stoi, ona tu jest. Możecie jej dotknąć, poczuć tą atmosferę, porozmawiać z naszymi uczestnikami, mieszkańcami. Oni zawsze powiedzą prawdę, jak tu jest, co czują i czy kochają to miejsce. Przez lata tworzyliśmy, budowaliśmy i rozwijaliśmy nasze formy działalności, jak umieliśmy najlepiej. Chociaż nikt z nas wcześniej nie miał do czynienia z pomocą społeczną. Nie mamy wykształcenia w tym kierunku. Ani ja, ani Ania. Ale to paradoksalnie plus, patrząc na dzisiejsze efekty, których przez lata nie dostrzegaliśmy, pracując codziennie naprawdę solidnie i ciężko. To się wszystko zrodziło z marzeń. To się wszystko zrobiło dla dobra drugiego człowieka, nie dla biznesu. Ludzie, którzy potrzebują pomocy, są najważniejsi. W myśl zasady waszego pięknego hasła dziś oni, a jutro my. Nie wiemy, kiedy będziemy potrzebować pomocy i taka ręka przyjdzie i powie chodź, zobacz, jest to możliwe. Dlatego jestem dumna z moich dzieci. Dumna jestem, Aniu, z ciebie i z Piotra. Bardzo dumna jestem, że widzicie innych ludzi i idziecie. Wiem, jak byliście nieraz zmęczeni. Warto iść taką drogą wyboistą, ale jeżeli mamy cel, to wtedy warto. To naprawdę pasja, dobre intencje, pozytywne nakręcanie się, to jest podstawa i tym się karmimy. Tym się karmiliśmy przez 20 lat i mam nadzieję, że przez kolejne 40, 50 lat będziemy się tym karmili. Trzymajcie za nas kciuki, to was nie zawiedziemy. Dziś Centrum Barka żyje pełnią życia, dysponuje miejscem, w którym każdego dnia dzieje się bardzo wiele, w którym opiekę otrzymują dziesiątki osób, ucząc się pokonywać trudności dnia codziennego, poznając jego piękne strony, otwierając na to, co dotąd było nieosiągalne. To zasługa tych, którzy kierują stowarzyszeniem, ale i tych, którzy poprzez swe zaangażowanie w codzienne wykonywanie obowiązków mają wpływ na to, jak w prosty sposób można dzielić się dobrem, co jest dewizą tego miejsca – widzieć innych potrzeby i starać się im sprostać. To wspomniana na wstępie istna fabryka dobroci, której produkty wychodzą w codzienność. Dziś ta fabryka to nie tylko miejsce, to już zapisana z sukcesami 20-letnia historia działalności, a jej skrzydła wciąż są otwarte na kolejnych potrzebujących podopiecznych, którzy mogą się tu realizować na wielu płaszczyznach, co dostrzegają odwiedzający to miejsce na co dzień goście, ale również od lat obserwujący rozwój Barki. Jestem pełna podziwu i szacunku dla was, dla całej trójki i tych pracowników, z którymi pracowaliście, żeby stworzyć to, co jest teraz, za to, że po prostu jesteście tak zaangażowani, konsekwentni w tym trudzie. Nie przestajecie, tylko myślicie o tym, żeby zrobić coś jeszcze. Wasze wyznaczone cele są wartością taką, która później służy przez wiele lat wszystkim, którzy tego potrzebują. I za to bardzo dziękuję w imieniu naszego społeczeństwa. bo jesteście godni naśladowania, jesteście najlepsi z najlepszych. Cieszę się, że ten laur do was dotarł. No i myślę, że to, co macie w zamiarze, też jest nam bardzo potrzebne. Będziemy kibicować, dopingować, żeby te kolejne marzenie się spełniło. Słów gratulacji tego dnia, ale także na co dzień od tych, którzy odwiedzają to miejsce, było wiele, bo każdy w działalności Barki widzi ogromną wartość. Dla nas, rodziców i opiekunów, to zaszczyt móc dzisiaj Państwu podziękować za trud i cierpliwość w codziennej pracy. Pracy, która trwa nieustannie 20 lat. Składamy serdeczne podziękowania za gotowość do niesienia pomocy, za poświęcony nam czas, za okazywaną życzliwość, przyjazną dłoń, za fachową opiekę, która zapewnia bezpieczeństwo. Dziękujemy za ogromny szacunek, za wspaniałe efekty pracy i życzymy, aby Państwa trudna i odpowiedzialna praca spotykała się z szacunkiem i zrozumieniem i żeby była źródłem dumy i satysfakcji dla Was wszystkich. Dziękujemy również paniom instruktorkom, które są po 100-kroć cierpliwe i zawsze uśmiechem witają nasze dzieci i nas, rodziców. Jubileusz pełen był wzruszeń, wspomnień, gratulacji i dzielonej wspólnie radości, że mimo upływu lat Centrum Barka i działalność stowarzyszenia nie stoi w miejscu. Wciąż się rozwija, dając jeszcze więcej możliwości swym podopiecznym, ale również tym, którzy Barkę tworzą i chcą tworzyć, by nieść dobro. Jak zegarek świat o każdym tik byłoby tak. Chór aniołów śpiewa specjalnie dla Państwa. Wszystkie anioły się włączają i śpiewają razem, proszę bardzo. Każdy jak umie.